Siemano, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Od razu lecimy dalej w tym samym miejscu, gdzie skończyliśmy. Startujemy i śmigamy. Przechodzimy z Donanem przez koszary Eldheimu, czy tam Eldheim, jak zwał, tak zwał. Lecimy, nie zatrzymujemy się. I zobaczymy, gdzie to nas poprowadzi. Wygląda znajomo chyba, albo to tylko jest podobny. Nie gadaj, że młody tu jest. W sensie jego syn. Oho. Dobra. Giga czat. A propos, bo tak teraz rozkminiam, coś słyszałem, że... Jeden z obrońców Jurina. Że poziom trudności nie wpływa... Szybko! Że poziom... Jest tu buława Jurina. Przecież kazałem im wyjść. Być może razem z rycerzami próbował powstrzymać Lilith. To możliwe, że gdzieś go zaciągnęła? Po co miałaby to robić? Przecież on nie ma dla niej żadnej wartości. A może jednak ma. Musimy ruszać. Droga do Astarota wiedzie tędy. No, słyszałem, że generalnie zmiana poziomu trudności świata nie wpływa na drop. W sensie, że dalej dropią te same przedmioty, jakby jakość i tak dalej. Więc jak... Dlatego może jest tak... Jest taka różnica, powiedzmy, jest ciężej. Na tym tierze świata. I ty, nie mam pojęcia. Łączy ich jednak pewna więź. Dusina. Astaroth jest strażnikiem ojca Lilith. Mephista. Władcy nienawiści. Poczekajcie. Astaroth jest strażnikiem ojca ojca Lilith, czyli Mephista, okej. Siema. No i o taki poziom wyziębienia mi chodziło, elegancko. Co my tutaj mamy? 288. Przyda się, ale nie mam na razie czasu tego rozkminiać. Dobra, 5 sekund. No tak całkiem okej, ten cooldown nawet w sumie bym powiedział. Napijmy się, idziemy dalej. No, wracając, że w sensie łatwiej będzie wam grać na tierze pierwszym, bo przedmioty i tak będą dropiły się takie same jak na tierze drugim, to nie ma znaczenia, w trakcie fabuły oczywiście, więc ranga świata druga do fabuły jest tylko w sumie dla kogoś, kto chciałby mieć po prostu troszeczkę większe wyzwanie, a nie żeby wszystko szło gładko, nie, więc dla samego dropu przedmiotów nie ma sensu tego poziomu świata zwiększać, jeśli gracie fabułę. Dopiero po fabule, czyli w endgame'ie tak zwanym, po tam w okolicach tam 40 levela powiedzmy i w górę, wtedy ma to dopiero sens. Komnata kamienia dusz. Jak się już... Znalazła to, czego szukała. Zabrała kamień. Okej. Nadal ani śladu Jurina. Musimy go znaleźć. No, i dopiero wtedy to ma sens. Także, no, tego tamtego. Lecimy dalej. Potężny Astaroth. Popielny książę we własnej osobie. Zamknięty w klatce. Cóż za szkoda. Córa nienawiści. Mam propozycję. Zapewnisz mi bezpieczną przeprawę w miejsce, w którym mnie nie chcą. W zamian daruję ci wolność. I więcej. Potomstwo Donana. Jego dumę.
i radość. To twoja zapłata, jeśli dasz mi to, czego chcę. Dostaniesz swoje szczęście. O kur... Wow. Kolejna wizja? No i powiedz mu teraz coś. Tak, on... Lilith wbiła w niego kamień dusz. Mój synek? Przykro mi, Donanie. O, może tak bezpośrednio, nie? To jeszcze nie koniec. Wiem, co widziałem. Nie! Mamy jeszcze czas. Musisz mi zaufać. Spotkajmy się w wielkiej sali. No dobra, ciekawe, co wymyśli. No w sumie on pewnie wie więcej na ten temat, więc może zna sposób, jak to odkręcić, nie? Zobaczmy. Czy może się da, nie? Dlaczego mnie coś na czymś tak niebezpiecznym? Ja... musiałem. Nawet gdy już zabezpieczyliśmy kamień z Nafajnem i Ayoridą, sączyła się zeń moc demona. Więc... zwróciłem się do katedry. Cały Eltheim to olbrzymi kamień węgielny, pobłogosławiony światłością Inariusa. Okiełznał uśpione pod ziemią zło. On... Teraz to już nie ma znaczenia. No tak, teraz to już nie. Ayridan i Nafajn powiedzieli to kamieniu. Zdrajcy. Zradzili mnie i mojego syna. Aha. No dobra, co teraz robimy? Musimy jak najszybciej znaleźć Jorina. Sytuacja wygląda beznadziejnie, wiem. Ale pół życia spędziłem badając kamień dusz. Znam jego naturę. Astaroth nie pokona mojego syna tak szybko. Dobrze go przygotowałem. Nawet teraz opiera się wpływowi demona. Muszą być gdzieś blisko. Może w Kerigarze. Tylu niewinnych do spalenia Astarota to podnieci. Będzie walczył zajadle o przejęcie kontroli. Lilith ma już czego chciała od Astarota. Dlaczego nadal tu jest? Nie. Nie wiem. Dołożona w Kerigarze. Dobra, czyli... to są koszary, to jest podziemie po prostu, tak? Dobra, lecimy tam i działamy dalej. Dobra, jesteśmy na miejscu. A tu się ładny rozpierdziel wydarzył, widzę. Są tutaj. Jorin zdoła się oprzeć. Jest silny. No oby. Ale kurde, mam złe przeczucia, wiecie? Wydaje mi się, że będziemy musieli się chyba jednak, że z tym młodym, no że... mimo wszystko nie przeżyję, młody, nie? Jorin! Jorin! A tak na ciebie czekał. Gdzie? Gdzie on jest? Pokaż się. Wow. Synku. O kurwa. Co chcesz, Astarocie? Mam to, po co przybyłam. No
Ej, dobre. No i teraz pytanie, czy z tym zestawem skilli ja mu cokolwiek w ogóle zrobię, nie? Teraz mu coś robię? Malutko. Nie, dobra, trzeba będzie chyba zmienić jednak skilla na walkę z bossem. No, ja mu nic nie robię. Spróbujemy go tak porobić na dystans, może, nie wiem. Ajajaj. Aha, bo nie działa ten. No spróbujemy, chociaż kurde. Wydaje mi się, że to raczej nie przyniesie żądanego, pożądanego efektu. Akurat wycelował ty. Auć. Jeszcze z tego wyszedłem, no nie. Dawaj te poty. Gdzie on tam jest? Jakiś drugi stage pewnie, co? Czekajcie, teraz jest dobry moment. Chyba. Czy nie? Nie, widzę, nie będę miał czasu, bo za długo w miejscu stoję. Dobra, spróbujmy. Najwyżej zmienię skillę za chwilę. Muszę mu ten stagger załadować, żeby go zestunować. Aha. Wow, 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 spierdzielamy stąd. Ła. Dobra, się dzieje. Auć, 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 auć. No. Coś. Trzeba zmienić chyba z klawiszologią, tak mi się wydaje, bo ja czasami klikam, a tu się nic nie dzieje. Jest to, powiem szczerze, takie trochę dziwne. No i teraz na przykład, o, aha, dobra, bo chyba, że nie mogę przejść przez niego. Dobra, poczekajmy trochę. Spróbujemy go sposobem zrobić, ale no sami widzicie, że to nie jest zestaw skilli pod walkę z bossem, nie? Ewidentnie.
jestem jeszcze gotowy. No dawaj te poty, gościu. I tak mnie musiał drapnąć jeszcze, no. Dobra, trochę się trzeba skupić i może się uda. Kurwa, jak na złość. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. No nie! Akurat teraz. No dobra. Spróbujmy go. Gdzie ty mi tam uciekasz? Chodź tutaj. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Kurwa. Dawaj tego pota, dawaj to. Ooo! Gościu, spokój się tam. Dobra, mam jednego pota. Jestem jeszcze gotowy. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Ło, złaź z tego ognia, chłopie. No i teraz. Dobra. Albo teraz, albo nigdy, kurwa. Dawaj te poty, gościu. Aj, dupa. Dobra, słuchajcie, szybka cofka, ja spróbuję zmienić te umiejętności i spróbujemy go jeszcze raz porobić na luzie. Dobra, słuchajcie, spróbujmy w ten sposób, spróbujmy z zestawem pod ogień. Mam nadzieję, że się uda. Tak jak to robiliśmy wcześniej. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. A i po co ja z tego wychodzę, nie? Zobaczmy, jak nam to pójdzie. Tutaj się raczej ten stagger będzie wolniej ładował, ale mam nadzieję, że... Zdążyłem, nice. Że jednak cała reszta nam odda bardziej, nie? No chodź, daj, skaczesz do mnie? Dawaj, dawaj. Dobra, tu myślę idzie dużo lepiej. Zobaczcie, dużo szybciej
Te bęcki zdostaje chłop, nie? Idziemy za nim, dawać go męczyć cały czas. Także zobaczcie, jaką różnicę robi w sensie w walce taką normalną z minionami, żeby expić, a jaką z bossem, nie? Wow! Dobra, nie chcę marnować skilli, w sensie tej tarczy i tak dalej, bo to się znanie na niego przyda bezpośrednio, ale zobaczcie od razu jaka różnica, nie? O ile szybciej. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Kuźwa, nie zdążyłem. Dobra, rzucił drop te poty. Kurwa, znowu. No, teraz to na luzie, dobra. Gdzie on tam jest? A zobaczymy, przetestujemy w takim razie ten set, w sensie ten zestaw skilli normalnie w walce z tymi, z mobami zwykłymi. Ajajaj. Tak myślałem, że teraz będzie mały problem, bo się wypstrykałem ze skilli wszystkich. Ale nie szkodzi. Mamy radę. Dobra, no przeskocz gdzieś. Ja jestem jeszcze gotowy. Dobra, tamto nam się jara wszystko elegancko. Dawać chłopa, dawać. Dobra, widzę, że im dalej w las, tym się częstotliwość zwiększa tego jego tutaj kombinowania wszystkimi rzeczami. Ale nam to nie robi. Wow. Dobra, mamy gościa. Elegancko. No i Astaroth, co? Wracasz do kamienia? Czy nie wracasz? Dobra, giga czat. Ale ciekawa walka, nie powiem. Te walki z bossami są naprawdę całkiem fajne, bardzo fajne są w tym Diablo. W
Wybacz mi, synu. Tak mi przykro. Donanie, ja zostawię cię samego. Okej. Dobra, mamy jakiś napierśnik legendarny. Pokaż mi go. Co to tutaj wypadło ciekawego? 338. Gdy zdasz obrażenia wrogowi elitarnemu, zyskujesz 10 sekund barierę. Nie zastanawiam się nawet. Ubieramy to. Zręczność. Spopielenie lodowe odłamki. No dawaj to. Różdżka ma 344. Ona nam się przyda zdecydowanie. Tylko muszę teraz jakiś fokus jeszcze lepszy zgarnąć. To nam się nie przyda, to raczej też nie... Aha, czyli w sumie, czekajcie, to weźmy tu, cyk, cyk, jako śmietnik. Pyk, pyk, pyk i jest porządeczek, elegancko. Dobra, teraz idziemy gdzie? Porozmawiaj ze strażnikiem przy bramie, dobra, idziemy zobaczyć, co tam ciekawego dalej z tego wyjdzie. Ale mega fajna walka, mi się to mega podobało. I zobaczymy, teraz przetestujemy taki zestaw skilli, jaki mamy teraz. Czy to będzie szło szybciej, czy nie. Już po wszystkim, mieszkańcy mogą teraz szukać bliskich. Ano. Szkoda Jorina. Był jednym z nas. Zajmiemy się nim i jego ojcem. Co, ludzie wrócą? I Astaroth zawarli pakt, ale to nam przyszło ponieść jego konsekwencje. Nasza obecność nie była przypadkiem. Wszystko odbyło się dokładnie tak, jak zaplanowała Lilith. Zatańczyliśmy, jak nam zagrała. Donan był wrakiem. Pochłonęła go żałoba. Zapomniał o demonicy, o szukaniu odpowiedzi. Nikt nie wiedział, czego tak naprawdę chce Lilith. I co dokładnie obiecał jej Astaroth. Mimo to musieliśmy jak najszybciej zebrać się do kupy. I przestać w końcu ścigać jej widma. No i dobra. Czy myśmy właśnie ukończyli drugi akt? To oto jest pytanie. Ukończony drugi akt, elegancko. Dobra, słuchajcie, więc jak koniec drugiego aktu, my się będziemy wybierali teraz tutaj do aktu trzeciego po kolei. Tak więc na ten moment ja wam dzięki za uwagę, oczywiście jak się wam podoba, subie kopa w górę. Czas, by nasze drogi się rozeszły. I do następnego, trzymajcie się, cześć.